jest racja. Ja mam już dla Państwa taką małą informację. Otóż w trakcie prezentacji razem z zawodnikami, z drużyną, pojadą nasze hostessy. Hostessy mają 4 piłeczki, a każda piłeczka to jedno tankowanie wartości 100 zł na stacjach benzynowych firmy Hawa, jednego z naszych sponsorów. A więc warto łapać te piłeczki. Dzisiaj od Hawy mamy paliwo dla Państwa aż za 100 zł, a więc myślę, że warto zwrócić uwagę na, także na nasze hostessy, a nie tylko na zawodników, którzy za chwilę pojawią się tutaj do prezentacji. Szanowni Państwo, podczas prezentacji również niespodzianka, o której mówiliśmy wcześniej i przekazywaliśmy to za pośrednictwem wszystkich naszych medialnych nośników. Mamy dzisiaj jednego gościa, którego znacie Państwo wszyscy doskonale. Za chwilę pojawi się tutaj na prezentacji. Dzisiaj prezentacja właśnie wespół niego z jego czynnym udziałem, powiem, z jego piosenką. Szanowni Państwo, dzisiaj jest w mieście z nami tutaj na żywno Michał Wiśniewski. 1/3 zespołu Ich Troje, jest nam Michał Wiśniewski. Jego piosenka Speed będzie towarzyszyć zawodnikom podczas prezentacji drużyny. Łącznie z cygarbostacją. Oficjalnie wszystkich Państwa tutaj na stadionie przy Krzyżyńskiej. Witamy kibiców gości Polonii, którzy gdzieś tam w niewielkiej ilości, ale zasiadają w tym miejscu kibiców gości. Przywitajmy kibiców kubrowskiej Polonii. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Towarzyszą nam dzisiaj również motocykliści, którzy podobnie jak przyszłowcy inaugurują dzisiaj swój sezon motocyklowy. Motocykliści Nizińskich Klubów Motocyklowych, a także... Tylko powiedzieć słowo, no i za chwilę dają czadu. No ale tak powinno być. Mamy dzisiaj głośne wesoło przy Rzesińskim. Jest również z nami szkoła jazdy motocyklą. Są z nami taksówki Big Taxi. No i są żużlowcy obu drużyn. Chyba komplet już na płycie. Są oczywiście z nami również władze naszego miasta, naszego powiatu. Są z nami gnieździscy parlamentarzyści w osobach pana senatora Piotra Kruszyńskiego, pana posła Pawła Arda. Jest z nami pan poseł Tadeusz Tomaszewski, władze miasta na czele z panem Tomaszem Budaszem. Po raz pierwszy w roli prezydenta tutaj przy Wrzesińskiej na czele Rady Miasta pan przewodniczący Michał Glejzer. Są z nami członkowie zarządu powiatu gnieździńskiego. Witamy wszystkich naszych miłych gości, którzy starki czerwono-czarne barwy są bliskie. Mamy nadzieję, że będzie tak cały czas. Szanowni Państwo, brawami przywitajmy obie drużyny. Inaugurujemy sezon 2020. Thank you.
Dziękuję za oglądanie.